A na początek zagranica. To kolejna noc, kiedy Ukraina odpiera atak rosyjskich dronów. Wybuchy było słychać w obwodach kijowskim, mikołajowskim i chersońskim. Ukraina mierzy się z nasilonymi atakami od ubiegłego tygodnia. Do 54 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku na Kijów. Zginął od odłamka, który trafił go w głowę. W odpowiedzi na tamten atak ukraińska armia w sobotę uderzyła w cele wojskowe w Białgorodzie. Oczywiście, że możemy zareagować w ten sam sposób. Możemy uderzyć w place w Kijowie lub w jakiekolwiek inne miasto. Zapowiadał wczoraj Władimir Putin. Rosja nieprzerwanie od weekendu bombarduje Ukrainę. W sylwestrową noc siły moskiewskie użyły rekordowej liczby dronów szturmowych. W sumie stwierdzono zastosowanie 90 wrogich dronów Shahid 136 na 131. 87 z nich udało się wówczas zestrzelić. Jednak dzisiejszej nocy na Ukrainie ponownie było słychać syreny alarmowe. Obwód doniecki, Dniepropetrowski, groźba ataku dronami Shahid. Kilka minut później siły powietrzne Ukrainy wydały kolejny komunikat o tym, że bezzałogowce przemieszczały się w południowej części obwodu charkowskiego i kierowały się na zachód. Początkowo wybuchy było słychać między innymi w obwodach kijowskim, mikołajowskim i chersońskim. Obecnie alarm powietrzny obowiązuje już na terenie całego kraju. Zagrożenie wystrzeleniem rakiet manewrujących z samolotów Tu-95MS w powietrzu znajduje się łącznie 16 bombowców strategicznych Tu-95MS. Czytamy w komunikacie ukraińskich sił powietrznych. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach.